się zna kartę? Sensacja po koronacji i jej twarz mówi wszystko. W miniony weekend odbyła się wyczekiwana koronacja Karola i wydarzenia śledzili kamery z całego świata. A wyglada zaproszonych gości był szeroko komentowany w mediach. Choć był to dzień króla i jego malzonki Camilli, nie ma co się oszukiwać, za to jego dzieci i ich wybranki, także te nieobecne, wzbudzili większe zainteresowanie prasy. Szczególną uwagę zwróciła księżna Kate, która wyglądała zjawiskowo, a jej strój był mocno chwalony i podziwiany. Żona Williama zachwyciła także wyglądem twarzy. Okazuje się, że plotki o tym, że specjalnie z powodu koronacji udala się do chirurga plastycznego, nie były do końca wyssane z palca. Tak przynajmniej ocenił to słynny polski lekarz gwiazd, czyli Krzysztof Gojc. Mężczyzna w rozmowie z plotkiem przyznał, że żona Williama wypróbowała na sobie kilka zabiegów. Dzięki temu tak wygląda. Twarz odświeżona drobnymi zabiegami medycyny estetycznej. Brak zmarszczek mimicznych wokół oczu i na czole sugeruje delikatne ostrzyknięcie toksyna botulinowe tak zwane baby botoks. Delikatnie pełniejsze usta bez zmarszczek to efekt wstrzyknięcia kwasu hialuronowego. Ale w minimalnej ilości, aby nie zmienić kształtu, ale przywrócić im młodzieńczy wygląd i koloryt. Równie z policzki po 40 roku życia zmniejszaje się, co jest spowodowane resorpcją kości twarzy, czaszki i tkanki tłuszczowej podskórnej. Myślę, że tu również mógł być wstrzyknięty kwas hialuronowy, aby delikatnie i w sposób naturalny przywrócić sobie to z policzków, wyjawił Gojc. Okazuje się, że Krzysztof miałby dla Kate jeszcze kilka innych propozycji na zabiegi. Z zabiegów, które ja wykonuję gwiazdom w nowo otwartej klinice w Beverly Hills. Zaproponowałbym księżnej mezoterapię z wykorzystaniem komórek macierzystych pobieranych ze szpiku kostnego 20-letnich dziewczyn, pochwalił się. Nie wiadomo jednak, czy księżna Kate kiedykolwiek skorzysta z jego porad.